każdy projekt monetarny jest takim dosyć dużym wyzwaniem, bo tak jak pani zauważyła, przedstawienie danego problemu na dwóch stronach jest karkołomne, ale akurat przy tej monecie, no to przede wszystkim takie symboliczne określenie granic powstania śląskiego, jak i też walczących z całym takim ekwipunkiem militarnym, który charakteryzuje zarówno na monecie srebrnej, jak i złotej. Były podobne motywy wykorzystane. Każda z takich monet jest tak naprawdę dziełem sztuki. Bez wątpienia monety są takim elementem naszego życia, które chętnie gromadzimy wokół siebie. A jeżeli jeszcze niosą za sobą pewną wartość artystyczną, czy też po prostu są najnormalniej w świecie piękne, czynimy to z tym większą ochotą. Ponadto Narodowy Bank Polski stara się w ten sposób upamiętniać ważnych ludzi, ważne wydarzenia, tak aby one były ponadczasowe. Pokazujemy monety polskie, współpracujemy przy tym projekcie z Opolskim Oddziałem Narodowego Banku Polskiego, więc po stronie banku jest jakby ta historia monetarna, natomiast my jako Galeria Sztuki Współczesnej chcemy pokazać monetę jako obiekt, który podlega projektowaniu przez artystę i jakby to nasze wszystkie działania, które są w tym projekcie, to znaczy warsztaty, spotkanie z artystą, który monety projektuje, wreszcie to pokazanie tutaj wybranych monet polskich, tych monet jest naprawdę bardzo dużo. Trzeba było wybrać tylko kilkanaście, żeby pokazać te najciekawsze, najbardziej oryginalne, ale żeby pokazać też naszym zwiedzającym, naszej publiczności, że moneta może być po prostu dziełem sztuki. Galeria poszukuje i nowych partnerów do współpracy i dzięki temu, tej efektywnej współpracy, możemy oglądać kolejną piękną wystawę o polskich monetach, a także dzieci mogą uczestniczyć, rodziny w ciekawych bardzo warsztatach. Ta wystawa jak gdyby składa się też z dwóch części. Z jednej strony są to ci artyści, którzy już mają swój dorobek znaczny, a druga część to Ilustragan. Ilustragan to z kolei projekt pracowników i studentów Wydziału Sztuki. To projekt dotyczący książek i te projekty są prezentowane przez 5 lat w Galerii Sztuki, w Galerii Zamostek naszej biblioteki. One są również wydawane w formie publikacji książkowej i tutaj poddajemy pod Państwa osąd także pracę młodych, początkujących artystów, którzy są związani z Uniwersytetem i z Wydziałem Sztuki, bądź są absolwentami.
jesteśmy na świetnych warsztatach florystycznych, na które zaprosiła Biblioteka Publiczna w Opolu, także bardzo świetne zajęcia. Dzieci robiły fantastyczne wianki. Efekty za mną, ponieważ dzieci zrobiły bardzo piękne te wianki. To już nasza 11. edycja morderstwa w bibliotece. W tym roku w nieco innej konwencji wychodzimy na dwór, na Plac Wolności przed biblioteką. Uznaliśmy, że zielona, fajna miejska przestrzeń będzie świetnie korespondować z tegorocznym tematem morderstwa, które odbyło się w 1921 roku, więc przechodzimy do dwudziestolecia międzywojennego i mamy tutaj do czynienia ze sprawą kryminalną dziejącą się w kręgach gangsterskich. Przygotowaliśmy taką ofertę, że zapraszamy naszych zwiedzających na kuratorskie oprowadzanie wystawy Wiosna, Lato, Wojna, Warszawa 1939, poruszające fotografie, pokazujące ten okres przedwojenny, atak na Warszawę, kapitulację miasta. Także możemy tutaj znaleźć naprawdę zdjęcia, których z pewnością nie widzieliśmy w podręcznikach szkolnych. I co najważniejsze, tę wystawę prezentujemy w muzeum do 10 września. Samochody, które są z wczesnych lat 90. bez dolnej granicy wieku, które jakby interesują nas. Jest ta górna granica wieku, to są gdzieś lata 90., wczesne lata 90., ewentualnie jakieś takie ciekawe egzemplarze pojazdów, rzadkich samochodów, troszkę późniejsze auta. Auta, motocykle, w naszym stowarzyszeniu też są osoby, które posiadają jakieś motorowery, rowery, traktory, więc rozstrzał tej motoryzacji jest dosyć szeroki. Na moim ślubie była Mary Jane. Molly podnosiła kieckę wysoko. Ruda z wujem przetańczyła cały dzień. Na na na. Kultury w Opolu ma swoją tradycję. My jako nowi w tym mieście staramy się być po raz drugi brać udział. Tym razem prezentujemy twórczość bardzo renomowanego artysty z Bielska-Białej, Tadeusza Króla, absolwenta Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Wydziału Grafiki, który od wielu lat zajmuje się malarstwem i malarstwo pejzażowe, które jest niecałkiem prostą formą przedstawienia go, jakie on to przedstawia. Tutaj wkład jego graficzny, który odczuwamy w liniach, w strukturach i w grze świetla, jest bardzo istotny i myślimy, że właśnie jest przez to bardzo, bardzo indywidualne przedstawienie jego twórczości.
początku istnienia Dobroteki staraliśmy się współpracować z uczelniami artystycznymi, z szkołami plastycznymi, ale też z dziećmi, dziećmi szkolnymi, które potrafią wypowiedzieć się artystycznie. I takie konkursy, jak konkurs Galerii Sztuki Współczesnej, to jest to, co lubimy, w co chcemy się angażować. Branża motoryzacyjna teraz przeżywa bardzo duży rozkwit. Z samochodów spalinowych, takich napędzanych tradycyjnym paliwem, przechodzimy w tym kierunku eko. Coraz więcej mamy samochodów elektrycznych. W zasadzie w grupie Volkswagena w każdej marce już te samochody są, jak nie hybrydy, w pełni elektryczne. Więc konkurs jest bardzo dobrym miejscem, żeby rozszerzać tę informację o tym, że to jest nowa forma transportu, taka bardzo mocno przyszłościowa. I w tym, co w ogóle przygotowały dzieci, to prawdopodobnie ich pomysły za 20 lat będą mogły być realizowane. To jest samochód, który ratuje zwierzątka. Jest bardzo kolorowy, dlatego żeby zwierzątka czuły się jakby w swoim domku. On przedstawia samolot, który leci i ma silnik, wypuszcza zamiast paliwa, to wypuszcza bańki.